Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś mamy dla Was przegląd szafy. Mamy rzeczy na jesień i na zimę. Mamy tutaj kurtki, swetry, sukienki, buty, także temat bardzo aktualny. Na pierwszy ogień idą kurtki zimowe, bardzo ciepłe i płaszcze eleganckie. My mamy z Justyną bardzo kurtki, podobne z Zary. Justyna ma z tamtego sezonu, ja mam z tego sezonu. W środku kurtka jest cała ocieplana takim misiem. Tutaj na dole ma pikowane elementy. Fajne jest to również, że ma takie ściągacze, bo ja z reguły wolę kurtki taliowane. Nie lubię takich kurdeczek, wiecie, takich bałwanków, takich puchowych, bo mam taki uraz dzieciństwa, o którym chyba kiedyś opowiadałam. Kurtka jest bardzo ciepła, jak ostatnio były takie dosyć mroźne poranki, to wystarczy jakiś cienki sweterek, nakładam pod tą kurtkę. Jest bardzo wygodna. Aha, ja mam rozmiar S, bo też był rozmiar XS, ale tym razem wzięłam sobie ciut większą kurtkę po to, żeby właśnie nakładać ewentualnie kiedyś jakiś grubszy sweter, jakiś grubszy, nie wiem, golf. Moja kurtka jest właśnie z tamtego sezonu, ale wyciągnęłam ją teraz, bo jednak listopad, październik zdarzały się takie temperatury, że było bardzo zimno. I widzę, że naprawdę jest w dobrym stanie. Ten misio w ogóle się nie wytarł, bo dużym plusem tej kurtki jest to, że ma bardzo ciepłe wnętrze, czyli ona naprawdę nas grzeje. Ma też bardzo fajny, duży kaptur, to też o tym Kasia mówiła. I ten kaptur takie. Jest w moim przypadku odpinany, więc możecie sobie go odpiąć, jeżeli chcecie mieć kurtkę bez kaptura. To jest kurtka, którą zobaczycie w 90% na polskiej ulicy, bo dużo dziewczyn ją nosi. One też są fajne, pasują do większości rzeczy. Można mieszać bardziej na sportowo, ludzie też chodzą na elegancko, do kozaków. Ta kurtka przede wszystkim jest ciepła, więc wybieramy rzeczy takie, które są ciepłe, klasyczne, uniwersalne. Posłużą nam też dużo. Więc wydaje mi się, że fajnie taką kurtkę w szafie mieć. Druga kurtka, która w ogóle mi się tu w kamerze nie mieści, bo ten kaptur jest po prostu gigantyczny, to kurtka w taki fajny, astronomiczny wzór. Ona jest czarna, bo jednak szukałam czegoś klasycznego znów, co będzie pasować do większości szalików, czapek i butów, ale chciałam coś takiego innego, taki zwariowanego. Taki zawadiacki wzór. Ten wzór jest po prostu genialny. Macie tutaj planety, jakąś drogę mleczną. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Uran, Neptun, Pluton. Niezwykle ciepła i to jest bardziej kurtka jednak na sezon zimowy. Wiecie, tak myślałam, że coś bardziej nieformalnego, bo te kurtki czasami z Zary, o których mówiłyśmy, można wystylizować na bardziej eleganckie. Ta już, wydaje mi się, to jest kurtka taka typowa w góry, na taki wyjazd urlopowy, weekendowy. Coś takiego mniej formalnego, z takim przymrużeniem oka. To jest kurtka marki Femi Pleasure i w ogóle ta marka słynie z tego, że ma takie zwariowane kolory i wzory. Ta kurtka była jeszcze w wersji zielonej i czerwonej. I tą markę Femi Pleasure znajdziecie na stronie Answer. Ja jestem z tej kurtki bardzo zadowolona. Póki co mam nadzieję, że posłuży kilka sezonów. I najbardziej rzeczywiście podoba mi się ten nadruk. To jest rewelacyjny. Nawet sznureczki ma takie drogę mleczną, jakąś taką astronomicką. No. Przejdźmy teraz do płaszczy. Ja mam płaszcz numer jeden, płaszcz krychowiaka. Jak obligowałam zdjęcie na Instagramie, to jedna z naszych widzek napisała, że to płaszcz krychowiaka i tak po prostu strzeliła w punkt, że ja przez pół dnia śmiałam się, aż w końcu sama zrobiłam kolaż i wróciłam na Facebooka właśnie z płaszczem krychowiaka. Ja mam ten płaszcz z Warehouse, mam rozmiar 8. To jest płaszcz beżowy z odpinanym tutaj futrzanym kołnierzem, więc można nosić tak na bardzo elegancko, na przykład na święta. Mam tak zamiar wysnąć w tym płaszczu. A jak przyjdzie wiosna, to sobie odepnę ten właśnie futrzany kołnierz i będę mogła, nie wiem, jakiś szalik nałożyć, coś takiego lżejszego. Ten płaszcz, tak jak mówiłam wcześniej, można wystylizować na bardzo elegancko, czyli na przykład na święta, na jakąś imprezę, do szpileczek, czarne rajstopy, kozaki. A odpinając właśnie ten kołnierz, można na przykład nałożyć sobie jakiś taki fajny szal, nie wiem, jakiś astecki czy jakikolwiek inny i na przykład połączyć, nie wiem, z jakimiś butami sportowymi, botkami, albo z jakimiś botkami na płaskim podeszwie, typu, nie wiem, workerami czy coś w tym stylu. I mam też drugi płaszcz o bardzo fajnym składzie, bo prawie 80% jest to wełna. Bardzo fajny, ciepły płaszcz, ale niestety strasznie obłazi. Obłazi masakrycznie. No, widzę, że taki. Ja już go tyle razy wyczyściłam, ale no niestety. Płaszcz jest ASOS, mam rozmiar 8 i to jest outletu Mix Match. Tym razem zdecydowałam się na kolor granatowy. Płaszcz jest bardzo elegancki. No i najfajniejsze jest to, że będę mogła chodzić w nim w zimie, bo będzie mi po prostu w nim ciepło. Ten płaszcz beżowy jest bardziej jesienny, a jeżeli chcę go nałożyć w zimie, to wiecie, samochód, taksówka, przemieszczamy się. Ten płaszcz sprawdzi się na mrozy. Jak jeżdżę autobusami, bez problemu mogę w nim stać na przystanku i nie zmarznę, bo jest naprawdę bardzo ciepły. Mi w tym sezonie nie udało się upolować jeszcze żadnego płaszcza. Chyba trochę się za późno obudziłam, bo większość rzeczy jest albo przebranych, albo są za duże rozmiary na mnie, albo w ogóle nie ten kolor, nie ten fason. Z płaszczami jakoś nie mogłam trafić nic fajnego, więc pokażę Wam dwa płaszcze, które są z
tamtego sezonu lub jeszcze z lat wcześniejszych. Pierwszy z nich to jest płaszcz z Ciuchlandu o rewelacyjnym składzie, bo tutaj jest prawie 60% wełny, a kosztował 11 zł. I to był taki deal życia trochę, mogę powiedzieć, bo trafiłam na ten płaszcz chyba latem, więc stwierdziłam, że no 11 zł, jak mi się nie przyda, to go oddam, nie wiem, zwężę, coś z nim zakombinuję. To jest oldschoolowy troszeczkę fason. I tutaj rzeczywiście ten front wygląda jakieś lata 90, bo w ogóle on miał jeszcze poduszeczki tutaj na ramionach. Jest jednorzędowy, dlatego tak. Tak, jest jednorzędowy, więc to nie jest bardzo nowoczesny krój, taki bardziej krój, nie wiem, młodości mojej mamy, te lata. Tak mi się kojarzy jakoś ten płaszcz. Niemniej jednak ja robię z nim taki zabieg, że po prostu otulam się jakimś szalem, żeby ten front nie był tak bardzo widoczny, żeby nie było widać tych takich klapek śmiesznych, malutkich, tej kieszonki tutaj, żeby on wydawał się bardziej na nasze czasy, bardziej nowoczesny. I kolor jest też na tyle uniwersalny, że pasuje do większości moich butów, szalików, do rajstop czarnych, do jeansów. Na wiele różnych sposobów można go zestawić i to jest dowód na to, że w Ciuchlandzie można znaleźć fajne płaszcze, tylko to jest kwestia poświęcenia czasu. Bo wiecie, jak to jest, pójdziemy 3, 4, 5 razy, nie znajdziemy nic, pójdziemy za szóstym i się trafi. No ale jednak to trzeba poświęcić ten czas. Wymaga dużo czasu, więc jeżeli nie mamy tego czasu, to no niestety w Ciuchlandach czasami no nic się nie znajdzie, tak wpadając tylko i wypadając. Także to jest mój płaszcz numer jeden, szary, bardzo ładny. A drugi to jest płaszcz z mango. Dziadowinka. Tak się prezentuje, to jest płaszcz o troszeczkę innym kroju, bo tutaj macie suwak i to jest płaszcz ze stójką, więc Kasi to w ogóle by... No jakoś chyba lepiej się czuje w takich dwurzędowych. Z klapami, no nie? Jakoś tak, nie wiem, jakoś tak ja się lepiej czuję. W każdym razie macie tutaj też kieszenie są na suwak, cały płaszcz też jest na suwak. Ja kupiłam go rok temu na przecenie. On był przeceniony na 300 z kawałkiem, co wcale nie jest żadną przeceną, bo on i tak był drogi. I powiem Wam, że zachęcił mnie skład, bo tutaj też jest bardzo duży procent wełny, ale znosił mi się ten płaszcz. No nie wygląda on najlepiej. W kamerze może tego nie widzicie, ale ten płaszcz jest naprawdę jakby znoszony. Schodzony był z 5 lat. Na przykład w porównaniu do tego taniej odzieży, a tego czarnego, to jest niebo a ziemia. To po prostu ja bym... No. Ten sezon jakoś przeciułam, troszeczkę go wyszczotkuję, żeby ładniej wyglądał, wiecie, usunę te wszystkie zmechacenia, fafrocle. Ale no niestety nie wygląda on najlepiej, więc tutaj zakup nie jest tak fajny jak w przypadku 11 zł. Ale wiadomo, że czarny płaszcz w każdej szafie się przyda i to jest egzemplarz, który wyciągamy na większość imprez rodzinnych, świątecznych, tego po typu prostu rzeczy, po prostu w nim chodzimy. Przejdźmy teraz do sukienek, bo jesienią i zimą również chodzimy w sukienkach, ale już takich cieplejszych i mamy tutaj trzy sukienki dzianinowe. Po pierwsze sukienka z Pull&Bear o takim bardzo fajnym melanżowym wzorze, z bardzo fajnej, ciepłej dzianiny i tutaj ma z boku rozporeczki. Ja w tej sukience chodziłam w tamtym roku, ale oczywiście do rajstop, w moim przypadku albo 60, 80, setki, bo takie najbardziej lubię, są po prostu wygodne i chyba to są jedyne rajstopy, które ja założę. Piątki, 15, 20 to lepiej wolę chodzić z gołymi nogami. Ja ją łączyłam w tamtym roku właśnie z ramoneską, nosiłam też takiego zwykłego czarnego płaszcza do botków, do kozaków. I teraz sukienka numer 2 z Medicine i ja mam rozmiar, już Wam mówię, S. I ona jest z golfem. Ja uwielbiam golfy, szczególnie jesienią, zimą. Mam widzieć tutaj teraz ten zielony golf, mam też taki czarny. Przód ma krótszy, tył ma dłuższy. Fajnie wygląda do kozaków i na przykład z taką tutaj gołą, odsłoniętą nogą. Bardzo fajna, też można ją stylizować na wiele różnych sposobów, na sportowo, na elegancko, do płaszcza, do ramoneski. Także można to naprawdę kombinować. Jest ciut luźniejsza, więc pod spód, żeby mi było cieplej, nakładam po prostu zwykłą bluzeczkę na ramionczka. Zresztą chyba do większości moich ubrań na jesień, zimę zakładam pod koszulki, bo bez tego nawet się nie ruszam z domu. I sukienka numer 3, również z tego sezonu, z Bershki. Mam rozmiar S. Ta sukienka na pierwszej wersji była dużo dłuższa, bo ona mi sięgała do połowy łydki. Ja ją skróciłam i teraz sięga mi w kolano. Ja w tej sukience chodziłam właśnie na jesień do czarnych rajstop, do Adidasów z Vagabond. Wiecie co, ja bardzo lubię sukienki. To, że przychodzi jesień, zima, jest zimno, to wcale nie oznacza, że musimy rezygnować z sukienki, bo naprawdę na stronach internetowych, w sklepach, w sieciówkach jest dużo fajnych, sukienek. I czasami ja już jak patrzę na czarne rurki, to po prostu mi aż się słabo robi. Więc te sukienki naprawdę ratują sytuację. Ja mam jedną sukienkę, więc w porównaniu do Kasi to bieda, ale bardzo ją lubię w takim bardzo fajnym, butelkowym kolorze, to jest taka butelkowa zieleń. New Yorker, rozmiar 34, to jest dosyć mały rozmiar, ale ja chciałam, żeby ta sukienka troszeczkę modelowała mi sylwetkę, bo normalnie noszę rozmiary troszeczkę większe, 36-38. Bardzo seksowna, mimo to, że cała jest zabudowana, bo macie długi rękaw, ona jest też pod szyję, z takim mini golfem.
z półgolfem, to niesamowicie fajnie opina sylwetkę i bardzo ładnie, tak seksownie, ale jesiennie się wygląda. Ja ją noszę do czarnych rajstop i do kozaków lub botków, krótkich, czarnych. Kasia miała dużo sukienek, więc teraz ja będę wiodła prym, jeżeli chodzi o swetry, a niestety najwięcej mam swetrów szarych. Do Kasi tutaj przywiozłam 2 egzemplarze szarych swetrów i ten granatowy, który mam na sobie, więc może najprościej będzie, jak zacznę od tego tutaj. To jest najnowszy nabytek z H&M-u i mi najbardziej sprawdza się, jeżeli chodzi o H&M, seria Log. Mam już z tej serii koszulę, mam też sweter z tamtego roku i zakupiłam teraz ten granatowy. On jest bardzo prosty, a jedyną modyfikacją, jaką tutaj można znaleźć, to jest po prostu sznurowany dekolt, który troszeczkę pokazuje, ale nie jest to wulgarne, to jest takie delikatne pokazanie kawałka dekoltu. Sweter jest bardzo prosty do zestawienia, można go łączyć z rurkami, z jeansami, fajnie wygląda do skórzanej spódnicy. Jest ciepły, ale też nie jest tak bardzo gruby, że przeszkadza nam w noszeniu kurtek puchowych, bo czasami swetry są ogromne, że ciężko je wepchnąć pachę, gdzieś tam, wiecie, pod pachę w kurtce puchowej. Teraz swetry numer 2, czyli szare. Powiem Wam, że szary kolor to jest u mnie mistrz szafy, bo ja większość swetrów, jakoś tak pasuje mi ten swetrowy klimat do szarego koloru. Nie wiem dlaczego, ale strasznie mi się to podoba. I mam w swojej szafie kilka swetrów, część z taniej odzieży, część to jakieś sieciówki. Pierwszy z nich to taki sweter o luźnej formie, on pochodzi ze sklepu Sew Me Shop i powiem Wam, że z tym swetrem troszeczkę trzeba popracować, czyli wetknąć go gdzieś tam w spódnicę lub spodnie, podwinąć rękawy i ja najbardziej lubię go nosić tak na ukos, czyli pokazując troszeczkę gołego ramienia. Wygląda to wtedy tak troszeczkę sexy, ale tak nie wulgarnie, tak wiecie, idealnie po środku. Kasia tylko, ona ma wrażenie, że śpi za otwartymi oczami. No to dokładnie, weźmie mi brzuszek, bo nic szybciej nagrywa. 23.11. Więc to jest sweter numer 1. Drugi sweter to sweter znów z Ciuchlandu. Kasia się do mnie śpi. Już mi się zakręciłam głowę od tego machania nad swetrem. Ten sweter z Ciuchlandu kosztował kilkanaście złotych, on nie był drogi. Sprawdza się ok, mam już go któryś sezon, bo ja go nosiłam jeszcze jak prowadziłyśmy bloga, więc pamiętasz, jeszcze sobie robiłam w nim zdjęcia. Więc bardzo stary, ale bardzo go lubię i jakoś ciężko mi się go pozbyć. Jest troszeczkę znoszony, ale to nie jest tak strasznie przeszkadzające, żebym wstydziła się w nim wyjść do ludzi. Tutaj troszeczkę trzeba popracować z nim również, bo trzeba podwinąć rękawy, żeby stworzyło się taką... Ale to w nawet normalnych paru też trzeba popracować. Żeby coś tam jednak się zadziało, żeby on nie był taki płaski. I to jest taki sweter cardigan do noszenia do bardzo luźnych stylizacji, czyli do boyfriendów, do białego t-shirtu, do jakiegoś fajnego szalika, czyli tak totalnie na luzaka. Ja też często chodzę tak po prostu, wiecie, tylko zarzucony, żeby mi troszeczkę ogrzał garba. No głupie idiotki, no. Żeby tak ciśniarzasz. Więc tym akcentem miłym skończę temat o swetrze, bo już nie będę pisać tu historii o tej porze. Bardzo fajnie wygląda. Moving on. I na sam koniec przejdźmy do butów. Ja mam 3 pary. Pierwszą parę, którą chcę Wam pokazać, będą to kalosze Huntery. Ja panom kiedyś kupiłam sobie na studiach w ramach nagrody za zaliczenie danego semestru. Coś takiego było. Pod koniec sesji. Pod koniec sesji jakoś tak właśnie było, że kupię sobie właśnie w ramach prezentu za znane egzaminy właśnie te Huntery. I po prostu to był strzał w dziesiątkę. Ja sobie nie wyobrażam jesieni i zimy, kiedy jest na przykład temperatura dodatnia, jest chlupa, chodzić w kozakach czy botkach, bo po prostu wszystko po ulicy płynie, no i takie zwykłe buty się niszczą, więc wtedy wchodzą do akcji właśnie kalosze. No są rewelacyjne, nic się z nimi nie dzieje, nic mi nie popękało, pękają. Nic mi tutaj nie zaśniedziało, nic, no nie wiem, no ewentualnie w środku farbują mi od granatowych spodni, no tak to chyba w większości handlerów tak się dzieje. No ja jestem z tych butów bardzo zadowolona, są bardzo wygodne, nic mnie nie obtarły. Ja mam tutaj parę botków z Zary i to są takie botki w wężowy wzór i to jest aktualna kolekcja. Ja te botki kupiłam z myślą o stylizacjach bardziej eleganckich, z nastawieniem na święta. Nie są to botki ciepłe, ale na zasadzie przeskoczyć z samochodu do domu lub nie wiem, pójść na jakąś fajną kolację, wydaje mi się, że sprawdzą się ok. No fajnie wyglądają do rajstop czarnych, ładnie wydłużają nogę i spodobał mi się strasznie ten wężowy wzór. On jest taki ciekawy, jest jakiś błysk, bo w ogóle w tym sezonie bardzo modne są lakierowane buty, więc to jest takie
coś fajnego po środku, więc to są moje czarne botki na ten sezon, zobaczymy jak się sprawdzą. Jestem jeszcze przed zakupami typowo zimowymi, bo Kasia trochę mnie namówiła do butów Emu, o których za chwilę powiemy. Drugą parę butów, którą chcę Wam pokazać, będą to czarne kozaki skórzane z Vagabond. Ja mam już dwie pary butów z tej marki, miałam Adidasy, miałam botki, które uwielbiam i teraz zaopatrzyłam się w trzecią parę butów kozaki. Poszukiwałam fajnych kozaków, które będą dobrej jakości, będą wyglądne i nie będą też wyglądać tandetnie, bo z tymi kozakami za kolano trzeba uważać, szczególnie w stylizacji, bo można po prostu przesadzić i trochę się będzie wyglądało w nich wulgarnie. Ja szczerze mówiąc nie przepadam za zbyt dużym obcasem czy szpilką w kozakach za kolano. Ja jakoś tak się niedobrze w takich butach czuję. Ja te buty raczej będę nosiła właśnie do rajstop, do spódnicy czy do sukienki, bardziej w takich stylizacjach eleganckich, bo na co dzień trochę będzie mi w nich chyba szkoda chodzić. Te buty są naprawdę bardzo porządnie, fajnie wykonane, dobrze wykonane. Zresztą Vagabond, ja jestem zadowolona, bo gdybym tej marki do końca nie znała, to bym się zastanawiała, ale miałam już dwie pary i ta trzecia i mam nadzieję, że będę z nich również zadowolona jak z tych moich botków. I na sam koniec moja trzecia para dosyć mocno ściłanych i schodzonych butów Emu. Historia tych butów była taka, ja pamiętam do tej pory jak dziś, stałyśmy ze sceną na przystanku na Podsaskim. Ubrane, wystrojone studentki, szpileczki, kozaczki na obcasiku. Ja mam takie futerko, miałam zielone jakąś kusą kurtkę też. I tak przemarzłyśmy, tak przemoczyłyśmy, że powiedziałam, Boże, dość, po co ty się głupia męczysz, zamiast kupić sobie coś porządnego, ciepłego, nie wiem, czy jakieś trapery, czy cokolwiek innego, a nie wystroiłaś się jak głupia, zmarzłaś i od tamtej pory powiedziałam, że wracam do domu i zamawiam sobie ciepłe buty. I właśnie zamówiłam Emu. I to był po prostu strzał w dziesiątkę. To było 4 albo 5 lat temu i do tej pory w butach Emu chodzę. Wiem, że są przeciwnicy, zwolennicy. Brzydkie, okropne, wyginane. Ale muszę tutaj zaznaczyć, że wyginają się buty, które są podróbką. Tak jak kiedyś chodziłam w takich butach z Primarka i rzeczywiście one były papierowe i powyginały mi się na lewo i prawą stronę i ta pięta latała. W tych butach na przykład ja chodzę 4 lata, to zobaczcie, no rzeczywiście jest tutaj trochę zniszczone, ale no ale nie jest wygięte. Nie jest to wygięte, nie są stopy, wiecie, na bok, bok lecące. Tutaj jest wkładka, która jest właśnie utwardza i podtrzymuje tą piętę. No ja z tych butów jestem zadowolona. W tamtym roku pierwszy raz rzuciłam je do pralki, bo już one były tak ściłane i tak brzydko tutaj wychodziła mi sól, że powiedziałam, no albo się odpierze to i będę w tych chodziła dalej, albo po prostu zakupię sobie już nowe, bo już stwierdziłam w tamtym sezonie, że już mi tak posłużyły, że mają prawo po prostu się rozlecieć, ale dzięki Bogu nic się z nimi nie stało. Ja je uprałam, popsikałam je preparatem właśnie ochronnym z właśnie takim CCC, mam właśnie do butów takich skórzanych z Nubuku i myślę, że w tym sezonie jak najbardziej pochodzę. Widać ślady użytkowania, to już nie są świeże buty, no ale też mają prawo i dla mnie te buty są najlepszymi butami zimowymi. No nie ma lepszych, cieplejszych. W tych butach chodzi się jak nie ma chlupy, jest naprawdę minus 10, minus 15, jest zimno, jest śnieg, bo te buty nie nadają się na chlupę. Wtedy ja wskakuję w kalosze. Ja z tych butów jestem naprawdę mega zadowolona, więc Wam polecam. No rewelacja. Ostatnia para butów, o której powiem, to są buty troszeczkę inne niż te eleganckie botki na szpilce, bo to są buty na takiej workerowej, traperowej podeszwie i to są botki, które wydaje mi się, że sprawdzą się super na taką ślizgawicę na chodnikach. Tym bardziej, że są ocieplane, tutaj mamy w środku futerko i są w jednym z ulubionych moich kolorów, czyli w kolorze khaki. Podoba mi się też bardzo ta sprzączka. Właściwie to jest element taki, który dodaje tym butom tego czegoś. Ona się ściąga, bo możecie zrobić coś takiego i te botki wtedy wyglądają jak takie zwykłe, ale z tą sprzączką i z tym takim elementem metalowym wyglądają tak inaczej. Wydaje mi się, że w ogóle to była taka inspiracja butami chyba jakimiś designerskimi. No tak. To są buty marki Karini. Ja tą markę widziałam wcześniej, bo oglądałam kolekcję, którą zaprojektowała dla Karini Maja Sablewska. I te buty znajdziecie na stronie Answer również. Wydaje mi się, że będą najlepiej wyglądać do spodni. Jeżeli chodzi o spódnice i rajstopy, to troszeczkę tutaj jest cholewka za szeroka i te buty są za ciężkie do takich troszeczkę lżejszych stylizacji z rajstopami. Ale jeżeli chodzi o jeansy... Chociaż na przykład jakieś fajne sukienki swetra.
takiego dużego, tak, no nie? No, takiego tak. Puchatego. No w sumie też spoko, ale najbardziej mi się podoba, jak noszę je do dżinsów, bo dżinsy z khaki to takie fajne połączenie, tak ciekawie to wygląda. Więc tymi bodkami kończymy przegląd ubrań jesienno-zimowych, kończymy ten film. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten odcinek. Przed nami święta Bożego Narodzenia, więc będzie pojawiać się bardzo dużo świątecznych filmów, które już sobie rozpisałyśmy, więc mam nadzieję, że Wam się spodobają. Czas trochę dla nas pracowity, ale później sobie odbijemy to po nowym roku, więc wszyscy będą zadowoleni. Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się już w kolejnych produkcjach LGS i do zobaczenia, pa, pa!